Szanowni Państwo, zbliżające się święta skłaniają do poszukiwania słów, którymi chcielibyśmy podzielić się z bliskimi, prezentów, które, którymi chcielibyśmy sprawić im radość. Nie wiem, czy też mają Państwo to odczucie, że dawanie prezentów z reguły bywa dużo przyjemniejsze niż, niż ich otrzymywanie. I właśnie z chęci sprawienia wszystkim Państwu radości, przyjemności, chciałem tym razem przygotować życzenia szyte na miarę, dla każdego z Państwa, i dlatego wczoraj zapytałem moich współpracowników, czego chcieliby ode mnie usłyszeć, co chcieliby ode mnie usłyszeć. E, najczęściej pojawiało się najbardziej tradycyjne z możliwych zdrowia. Dla nas samych, dla wszystkich naszych bliskich, dla całej rodziny, ale też dla mieszkających z nami, zwierząt na przykład, bo sam mam dwa psy i doskonale rozumiem, że to pojęcie rodziny przy zwierzętach zdecydowanie się poszerza. I tego Właśnie Państwu życzę, ale wiele razy słyszałem o potrzebie normalności, zwłaszcza w kontekście COVID-u, który wszystkim nam odebrał nam to, co, tego, do czego byliśmy najbardziej przyzwyczajeni, tej swobody, spotkań, wyjazdów, poczucia wolności na co dzień. Tego brakuje nam najbardziej i tego wszystkiego Państwu i sobie życzę. Dołączę życzenie umiejętności dostrzegania pozytywnych elementów w tej naszej codzienności. Zapewniam państwu, Państwa, że to bardzo wiele ułatwia, choć wbrew pozorom wcale nie jest takie proste, a takie życzenie też się pojawiło. Ciekawe było życzenie tego, by otaczali nas ludzie, którym się chce, bo o tym mówimy ostatnio. Ludzie, którym się chce, bo wtedy pojawia się że poczucie, to poczucie, że z wszystkim sobie sami doskonale poradzimy. Bardzo mi się podoba to myślenie i cieszę się, że takie Życzenie padło, a od siebie chciałbym dodać życzenie, które stawiam sobie i swoim współpracownikom za cel. Życzenie stworzenia z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu miejsca, które pozwoli Państwu spełnić wszystkie swoje marzenia. Na święta zaś nam wszystkim życzę spokoju, rodzinnej atmosfery. Wszyscy zaś służyliśmy na odpoczynek. Odpocznijmy przez te nadchodzące dni. By z nową energią wkroczyć w nowy, chyba lepszy, w co wierzę, rok 2022. Dziękuję Państwu, wszystkiego dobrego na święta.